ale tak woli przypomnienia, co to było? W 2004 założyliśmy Bigger Havlen, to już było 8 lat temu. A ciebie nie denerwuje? Żyjemy w takich czasach, że nie ma człowieka, którego by coś nie denerwowało w tym kraju. Wzdurałem sobie w liceum hobby, że sobie lubię pograć i lubię sobie coś popisać i zostało mi to do dziś. No nie da się z tego niestety wyrosnąć. Tak się zaczął hip-hop w tym kraju, wyrósł jakby ze sceny punkowej.